Niezwykłe słowa powiedziałeś na pogrzebie ojca, bo to nie był patos, a powiedziałeś po prostu ukochanym człowieku, z którym jadłeś rano jajecznicę. Jak ty go pamiętasz? Bo każdy z nas ma inne wspomnienie o Kazimierzu Kucy, ale na pewno twoje są najbardziej niezwykłe. Znaczy, tak jak mówiłem wtedy na tym pogrzebie, właśnie z ojcem łączyły mnie najbardziej te poranki, tak? Czyli zawsze my we dwójkę budziliśmy się zawsze pierwsi, spotykaliśmy się rano na śniadaniu, rozmawialiśmy, jechaliśmy potem razem na zakupy, przygotowywaliśmy śniadanie, robiliśmy później obiad, spędzaliśmy razem czas. I tak naprawdę mieliśmy takie rytuały nasze. Każdy dzień wyglądał bardzo podobnie, tak? Właśnie zaczynaliśmy od śniadania, później jechaliśmy na te zakupy, przygotowywaliśmy obiad, spędzaliśmy potem popołudnie i wieczorem mieliśmy tak zwane godzinki. Siedzieliśmy razem wieczorem u niego w pokoju, dużo rozmawialiśmy na temat właśnie życia, na temat właśnie tego, jak wygląda praca na planie filmowym też. Jest taka wspaniała twoja opowieść o czapce. To wydaje się, że to jest drobna rzecz, ale no rzeczywiście pamiętaliśmy go ze zdjęcia. On miał taką specyficzną czapkę na głowie, tak, którego się razu zapomniał jej w restauracji. Tak, tak. To pamiętam to jak dziś. To była piękna historia właśnie. Opowiedzieć, tak, tą historię? Tak, tak. Okej. Okay. Właśnie to było parę ładnych lat temu, kiedy poszliśmy do restauracji z ojcem. Z tą słynną czapką na głowie. I kiedy wyszliśmy z tej restauracji, ojciec zapomniał tej czapki. I jak wróciliśmy, zorientował się po prostu, że nie ma tej czapki na głowie. Zajrzeliśmy z powrotem do tej restauracji. No i z tej restauracji wyszedł właśnie bezdomny z tą czapką na głowie. I ojciec spojrzał na tego bezdomnego, spojrzał na mnie i powiedział: mniejsza z tą czapką. To nie jest istotne, tak? On był właśnie... Niech ją ma. Niech ją ma, dokładnie. I on się nie przywiązywał w ogóle do takich rzeczy materialnych, on nie potrzebował tego kompletnie. On był dobrym człowiekiem, fantastycznym. Robił swoje tak naprawdę zawsze. Wiesz co, niesamowite jest to, często się zastanawiamy nad motywami, dla których ludzie wchodzą do polityki. No, wiadomo, że niektóre z tych pobudek szlachetne wcale nie są, ale kiedy zastanawialiśmy się i kiedy zastanawiała się Polska, dlaczego Kazimierz Kutz zaangażował się w politykę i to no, tak znacząco, był w końcu senatorem, był posłem, bardzo były charakterystyczne jego wypowiedzi, ma się wrażenie, że on tam faktycznie poszedł po to, żeby czynić dobro. Nie potrzebował sławy, nie potrzebował pieniędzy. Dużo rozmawialiście o polityce. Czy faktycznie sprawy społeczne były dla niego aż tak ważne, ważniejsze niż sprawy artystyczne? Bo on przecież zostając, wkręcając się tak mocno w politykę, no musiał gdzieś poniekąd zrezygnować z części sztuki. Znaczy tak, wydaje mi się, że on to, co chciał zrobić w sztuce, to, co chciał zrobić w filmie, zrobił, tak? Przekazał ten cały przekaz, który chciał przekazać, to zrobił. I doszedł do takiego momentu, kiedy postanowił działać bardziej właśnie lokalnie, zająć się bardziej sprawami już stricte społecznymi, swoim rejonem, swoim regionem, Śląskiem. Więc jakby zaangażował się politycznie, żeby jak najbardziej w ten region działać, tak, w tym regionie, żeby pomóc tym wszystkim ludziom, żeby być tam dla nich. Ale nie był konjunkturalny. Zupełnie. Był zwykłym człowiekiem, sobą. Wyszedł jakby po prostu tak samo z takiej robotniczej rodziny, tak, jakby był z krwi i kości po prostu zwykłym facetem, tak. I ci ludzie też to dostrzegali, że on jest po prostu normalnym gościem, że w nim nie ma jakiejś, że on nie kreuje się na wielkiego artystę, tak, on nie musiał tego robić. On po prostu był zwykłym facetem. A w życiu prywatnym też tak pięknie przeklinał? Przepięknie, tak. Przepięknie. To, i to było cudowne. Nie ograniczał się nie przy ograniczał dzieciach. Się zupę, właśnie tak, i to było najpiękniejsze. Jak opowiadałeś historię o czapce, to była lekko cenzurowana. Na godzinę, jaką mamy słusznie, teraz tak. Emisję. Znaczy, ale to wiadomo, nie było rażące w żaden sposób. Nie, to była część jego takiego amplua, tak? Tak, to był jego piękny wdzięk, ponieważ nieważne, czy mieliśmy 7, 8, 10 lat, to leciało to wszystko równo i pięknie, ale to było tak barwne i tak niesamowite, że jakby nikogo z nas to nie raziło. Ani mamy, ani nikogo z rodzeństwa. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ty jesteś najmłodszym z rodzeństwa, prawda? Najmłodszy. Masz jeszcze trójkę rodzeństwa. Tak. Ale przeczytałam gdzieś w twoich wspominkach o ojcu, że mówisz o nim Kazik. Kazik, Kaziu. Ja zawsze właśnie mówiłem do ojca Kaziu. Kazik. Ale to było na jego prośbę, czy to tak po prostu? Nie, się... mi się jakoś tak... Ale pozostali to... tak samo? Twoje dwie siostry i brat też mówili nie do taty Kaziu? Siostry mówią tato. Ta, byłeś uprzywilejowany. Mówiły tato, tak. Poniekąd. Czy byłem uprzywilejowany? No... Może jako ostatni syn, znaczy ostatnie dziecko, może trochę tak. Nie wiem, ja miałem taką relację z nim dosyć bliską, więc to
tato wydawało mi się dalsze często niż Często najbardziej Kaziu, rozpieszcza prawda? Się najmłodsze dzieci, tak. Też ojciec mówił o wnuczce, też zupełnie to oszalałem na jej punkcie. Kompletnie oszalał, tak, bo to był, zresztą mu zależało bardzo, tak, na dużej rodzinie. On chciał mieć jak najwięcej dzieci, żeby te dzieci miały swoje dzieci, bo chciał mieć wnuki bardzo. Więc jak urodziła się mojej siostrze Wiktorii córka, czyli jego wnuczka, to zwariował na jej punkcie kompletnie. Po prostu cały czas chciał się z nią widzieć, spotykać. I w wywiadach nawet dumny opowiadał, że pierwsza przytulanka jest od dziadka, że zamontował piaskownicę, jakąś zjeżdżalnię czy coś takiego. Tak, tak, w ogrodzie u nas w domu. Że tam ma i że potrafi godzinami się tylko na nią patrzeć. Tak. Trochę nie byłeś zazdrosny? No ja swojej zjeżdżalni akurat nie miałem, bo mieszkaliśmy w mieszkaniu wcześniej, więc się nie załapałem, miałem tylko takie nasze osiedlowe plac zabaw. Bo ojciec zdobył kilkadziesiąt nagród, trudno wyliczać, ale nie wiem, czy jedną z ważniejszych nie było dla niego zwycięstwo w takim plebiscycie Gazety Wyborczej parę lat temu na najwybitniejszego żyjącego Ślązaka. I on w nim triumfował. Zrobił masę, jeżeli my coś wiemy o Śląsku, no, w większości wypadków, to wiemy z jego filmów, oczywiście. Dzięki temu, jaki był. Co to dla ojca znaczyło być Ślązakiem? Twoim zdaniem, czego on cię nauczył o Śląsku? Jak zasad życia, bycia mężczyzną? No, na pewno ciężkiej pracy. Się powiedział, że na Śląsku wszyscy ciężko pracują. I jakby od niego na pewno nauczyłem się tej ciężkiej pracy, żeby zawsze robić to, co się robi, od początku do końca. Iść pod prąd na pewno, tak? Że Ślązacy zawsze mówił mi, że są rejonem, który był zawsze kopany z lewej i z prawej. I mimo tego trzeba mieć tą siłę w sobie, żeby się nie poddawać, tak? Jeżeli się idzie pod prąd, jeżeli wszyscy wokół są przeciwko twojemu zdaniu, to się nie poddawaj, rób swoje, tak? I idź zawsze po swoim. Więc... Ale jest to niesamowite, bo po obejrzeniu filmów twojego ojca, chyba 7 było poświęconych wyłącznie Śląskowi, ten słynny tryptyk śląski, nie tylko ten Śląsk się poznawało, ale też nabierało się szacunku, a wręcz traktowało mitycznie. To była taka mitologizacja tego Śląska i właściwie myślę, że część ludzi zaczęło żałować, że nie jest Ślązakami, prawda? Że nie ma tych silnych korzeni, takiej wiary w tą śląskość. To było coś niesamowitego, ale mówiliśmy o tym, ojciec mówił po śląsku, prawda? Tak, mówił, do was mówił. Też mówił po śląsku. Zdarzało bo mama się, jest tak. z Pomorza, więc ciężko tak, to... Tak, mama jest z Pomorza, ojciec jest ze Śląska. Ale wymaga... I spotkali się tak naprawdę... Znaczy, w Warszawie. Spotkali się, zamieszkali razem później w Warszawie w połowie drogi. Ale ojciec nie wymagał od was, żebyście mówili, czy wymagał? Nie, broń Boże, ojciec od nas niczego tak naprawdę nie wymaga. Tak, on miał bardzo luźne podejście. Mówił tak naprawdę, róbcie co chcecie, zajmujcie się czym chcecie, tak? Nie mówił nam, idź na prawo, bądź lekarzem, zostań filmowcem. Każdy z nas miał wolną rękę, każdy z nas miał wybór. I dlatego tak naprawdę na przykład każdy z jego moje siostry w sensie i mój brat, każdy poszedł z nas w inną stronę, tak? Jakby... No ty w stronę znaczy, tego, co robił ojciec. Tak, ja poszedłem w stronę... Ale nie dlatego, że ojciec przekonywał? Nie, no, tak się ułożyło. Tak się ułożyłem, miałem kiedyś taki pomysł na to po prostu i... Nie zniechęcał. Nie zniechęcał. Znaczy, nie zniechęcał. Mateusz, bardzo ci dziękujemy za twoją cudowne opowieść. Cudowne wspomnienia. Będziemy to jest zawsze wspominać. Najwspanialsza rzecz, jak najbliżsi wspominają swoich najbliższych. Mamy więc twoje wspomnienia i fantastyczne filmy, które warto oglądać, warto sobie przypominać. Jejku, przejrzałam wczoraj sceny z Pułkownika Kwiatkowskiego. To jest filmem absolutnie kultowym. No naprawdę tylko geniusz mógł ten film zrobić. To po prostu jest coś niesamowitego. Ale Paciorki państwu... jednego różańca, no, Perła w koronie. W koronie. Fantastyczne. Tak jest, no. Sól ziemi czarnej. Wspaniałe. Też nominowane filmy do Złotych Globów.